Minęło już kilka dni od słynnej konferencji Jerzego Janowicza po meczu Pucharu Davisa z Chorwacją. Warto więc podsumować sobie burzę, która w tym czasie przetoczyła się przez polskie media. Na początku muszę zaznaczyć, że mi osobiście zachowanie Polaka się nie podobało. Już ponad rok temu podczas Australian Open po słynnym How Many Times okrzyknięto Janowicza polskim Johnem McEnroe do McEnroe i innych wielkich. Janowiczowi jeszcze daleko, mimo już sporych sukcesów. Na razie McEnroe przypomina co najwyżej swoim zachowaniem. Później mogliśmy obserwować słynne też rozdarcie koszulki po zwycięstwie z Jo-Wilfriedem Tsongą w Rzymie. I oczywiście zgadzam się z opinią, że w tenisowym świecie jest zbyt mało wyrazistych zawodników, ale tu jednak obowiązują pewne niepisane zasady. W końcu nieprzypadkowo tenis nazywa się białym sportem. Ostatnie miesiące to dla Janowicza ciągła walka z urazami, a co za tym idzie brak sukcesów i narastająca frustracja, ale stuprocentowy profesjonalista powinien sobie z tym bez problemu poradzić. Teraz też, mówiąc kolokwialnie, nie wytrzymał i rzucił się na sędzinę podczas głupio przegranego meczu z Borną Czoriczem, kiedy w podobny sposób oddał mecz z Marinem Ciliczem. Całą frustrację wylał na konferencji prasową na dziennikarzy. Naród to lubi, naród to kupi. Dziennikarze są winni, są źli, to oni ponieśli klęskę, a nie sportowiec. Oni i kibice nie mają prawa mieć oczekiwań. No niestety pudło. Dziennikarze to przedstawiciele kibiców, a i sami kibice mają prawo mieć oczekiwania, bo widzą pracę, widzą talent sportowca, widzą jego realną szansę na sukces i dlatego mają oczekiwania i wierzą gorąco w sukces, w tym przypadku tenisisty. Sukcesy dają sponsorów, oni też mają oczekiwania, chcą się wypromować i ogrzać w blasku chwały danego zawodnika. Fani w ramach uwielbienia sportowca spełniającego oczekiwania pojadą za nim na drugi koniec świata, dzięki temu on też po części zarobi. Możemy powiedzieć, że Janowicz, mówiąc o problemach polskiego sportu, nie odkrył Ameryki, bo wszyscy o nich doskonale wiemy od dawna. Mógł swoją opinię na ten temat wyrazić, ale w troszkę inny sposób, na spokojnie, w jakimś wywiadzie prasowym lub telewizyjnym, chociaż nie wiem, czy w najbliższym czasie będzie miał ochotę takowych udzielać. Po prostu Janowicz po meczu z Chorwatami był troszeczkę jak małe dziecko, które nie potrafi pogodzić się z porażką, które za nią wini wszystko i wszystkich dookoła, tylko nie siebie. Idealnie sprawę podsumował legendarny redaktor Bogdan Tomaszewski, a swoje celne spostrzeżenia zamieścili m.in. Rafał Stec na sport.pl, Mirosław Żukowski w Rzeczpospolitej czy Krzysztof Stanowski na swoim Facebooku. Ciężko mi się z tymi panami nie zgodzić, dlatego gorąco polecam komentarze tych dziennikarzy. No a przy okazji zapraszam do działu hokejowego sport.pl i na mojego bloga, gdzie znajdziecie podsumowanie sezonu hokejowego w Polsce. Dodatkowo pod adresem olimpijski.blog.pl znajdziecie między innymi historię z wakacji Łukasza Piszka, inne ciekawostki, a już wkrótce widzimy się w kolejnym vlogu. Do zobaczenia.